Kryminatorium. Ladislav Hoyer. To postać, którą się dziś zajmiemy. Niezwykle ciekawy przypadek, niezwykle ciekawe śledztwo. Zaraz się o tym przekonasz. Gwałciciel, sadysta i kanibal w jednej osobie. Atakował samotne kobiety, po czym znikał bez śladu. Do jego zbrodni przyznawali się inni, a on tymczasem pozostawał bezkarny. Śledczy o nic go nie podejrzewali. Nie był to przestępca inteligentny. Złapano go, ponieważ nie umiał trzymać języka za zębami. Gdyby nie powiedział pewnego razu o kilka zdań za dużo, to być może nigdy nie zostałby schwytany. Ja nazywam się Marcin Myszka i witam Cię w nowym odcinku Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Miał trudne dzieciństwo i rodziców, którzy uważali, że nie spełniał ich oczekiwań. Tak zaczyna się zdecydowana większość opowieści o seryjnych mordercach, prawda? I Ladislav Hoyer nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Ten urodzony w Pradze w roku 58, czechosłowacki morderca, kanibal i sadysta, od najmłodszych lat doświadczał traumy związanej z opuszczaniem go przez osoby, z którymi był blisko związany. Najpierw na raka zmarł jego ojciec. Wtedy Lada, bo tak go wszyscy nazywali, miał zaledwie 5 lat. Nie mógł się z tym pogodzić. Kiedy jego matka ponownie wyszła za mąż, chłopiec wszystkie uczucia, jakimi wcześniej darzył ojca, przeniósł na ojczyma, ale bez wzajemności. Zamiast ojcowskiej miłości i wsparcia otrzymał pogardę, poniżenie i bicie. Matka przymykała oczy na złe traktowanie zarówno Ladislava, jak i jego starszego brata, Jarosława. Zresztą, kobieta często doświadczała dokładnie tego samego, co jej synowie. Ona też była bita i poniżana. Szkolni koledzy Lady opisywali go jako wiecznie zaniedbanego i głodnego chłopca, który sprawiał wrażenie, jakby był niepełnosprawny umysłowo. W szkole zupełnie sobie nie radził. Aby w ogóle mógł skończyć podstawówkę, został przeniesiony do klasy specjalnej dla uczniów dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Jednak nawet wtedy jego wyniki w nauce niewiele się poprawiły. Był małomówny i skryty. Nie miał kolegów, nawet na szkolnych przerwach. Zawsze siedział sam, gdzieś w kącie. Tuż przed końcem szkoły zmarła też jego matka. Wtedy bracia Hoyer zostali pod opieką ojczyma. Ale nie trwało to długo, bo mężczyzna pewnego dnia, nic nikomu nie mówiąc, zostawił ich i wyjechał z Pragi. Opiekę nad nastoletnim Ladą sprawował wtedy dorosły już Jarosław. Szkołę zawodową porzucił po roku. Podjął wtedy pierwszą pracę. Został pomocnikiem szklarza. I wkrótce opuściła go kolejna ważna dla niego osoba. Jego starszy brat został wezwany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. 15-letni Ladislav został zatem zupełnie sam. Fakt, że miał do dyspozycji mieszkanie, sprawił, że szybko wokół niego pojawiali się koledzy. Na imprezy zaczęli przyprowadzać też koleżanki. Młody Ladislav, wzorem swoich znajomych, też chciał mieć dziewczynę. I tu zaczynał się problem. Oto relacja detektywa, który pracował przy sprawie seryjnego zabójcy. Jego nieatrakcyjny wygląd i dość prostackie zachowanie odstraszało potencjalne kandydatki. Nie umiał nawiązać z nimi kontaktu. W stosunku do kobiet był albo niegrzeczny, albo wstydliwy i niepewny. Kiedy się bał, reagował agresją. Tak też było podczas jednej z imprez, które zorganizował w swoim mieszkaniu. Jedna ze starszych od niego koleżanek zaproponowała mu seks. Oboje udali się więc do drugiego pokoju. Jednak, kiedy dziewczyna rozebrała się i stanęła przed nim nago, Hoyer spanikował. Pchnął ją tak mocno, że przeleciała przez szybę w drzwiach. Na szczęście, poza kilkoma niegroźnymi nacięciami na ciele, nic poważnego jej się nie stało.
gdy kilka dni później Hoyer dowiedział się, że jego niedoszła kochanka była w rzeczywistości opłaconą przez kolegów prostytutką, wściekł się. Zerwał wszystkie kontakty towarzyskie i jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Długo rozmyślał o tamtej sytuacji. W końcu doszedł do wniosku, że przemoc w stosunku do kobiety dała mu satysfakcję, jakiej nie osiągnął nigdy wcześniej. Od tej pory nieustannie zaczął sobie wyobrażać, że kobiety się go boją, że bezradnie błagają go o litość. Tylko krok dzielił jego chore fantazje od chęci wprowadzenia ich w życie. I Hoyer szybko ten krok zrobił. Miał 16 lat, gdy zgwałcił po raz pierwszy. Podobało mu się to poczucie władzy i strach jego ofiary. Był z siebie dumny. Fakt, że nikt go nie szukał i nie próbował ukarać, podziałał jak zachęta. Kolejne gwałty były już tylko kwestią czasu. Po kilkunastu atakach na bezbronne kobiety przestało mu to jednak wystarczać. Pierwszego morderstwa dokonał w nocy z 1 na 2 listopada 1978 roku w mieście Dieczin, które leżało niedaleko niemieckiej granicy. Z Pragi dojechał tam autobusem. Jak sam później opowiedział, chciał po prostu poznać swój kraj, a przy okazji pooglądać piękne kobiety. 29-letnią Ewę spotkał na nadbrzeżu Łaby. Szła w jego stronę. Ewidentnie gdzieś się spieszyła. Gdy go mijała, wyciągnął rękę i złapał ją za pierś. Przestraszona kobieta zaczęła uciekać. Hoyer dogonił ją i powalił na ziemię. Broniła się, ale 20-latek był silniejszy. Zaciągnął ją w pobliskie krzaki, tam udusił gołymi rękami. Ewa była już martwa, gdy Hoyer dokonał na niej gwałtu. Zanim opuścił miejsce zbrodni, w jej narządy intymne wepchnął garść zerwanej pokrzywy. Chwilę później, niezauważony przez nikogo, rozpłynął się w powietrzu. Pierwszym podejrzanym o dokonanie tego morderstwa został, a jakże, mąż ofiary. Na jego niekorzyść wpływało to, że ich małżeństwo nie należało do udanych. Ewa miała kilku adoratorów i notorycznie zdradzała swojego męża, który był jej trzecim mężem z kolei. W noc swojej śmierci małżeństwo ostro się pokłóciło, a kobieta zagroziła nawet, że następnego dnia wyprowadzi się z domu. Wtedy, gdy na swojej drodze spotkała Ladislava, to szła właśnie na sekretne spotkanie z jednym ze swoich kochanków. Według śledczych to właśnie zdradzany mąż zamordował kobietę, a swój czyn upozorował jako zabójstwo na tle seksualnym. Przesłuchano także kochanków ofiary, ale wszyscy oni mieli mocne alibi. Podobnie jak mąż, który po kilku dniach został zwolniony z aresztu. Wkrótce pojawił się też mężczyzna, który przyznał się do popełnienia zbrodni. I nie, nie był to prawdziwy zabójca. Okazało się, że był to człowiek, który cierpiał na zaburzenia psychiczne i zrobił to, przyznał się, aby zwrócić na siebie uwagę. Sprawa wciąż była więc nierozwiązana, a śledczy nie mieli jeszcze wtedy pojęcia, że jest to dopiero pierwsza z wielu zbrodni jednego z najbrutalniejszych czechosłowackich seryjnych morderców. Ladislav Hoyer z kolei po raz pierwszy w życiu poczuł się po tym ataku naprawdę zaspokojony. Do domu wrócił pociągiem i przez następne 15 miesięcy nie dał o sobie znać. I nie dlatego, że wygasły jego mordercze instynkty. Został wezwany do wojska na 2 lata. Dopóki nie opuszczał koszar, to nie zagrażał żadnej kobiecie. Jednak gdy 9 lutego 1980 roku otrzymał przepustkę, no to zapragnął zapolować ponownie. Z jednostki wyjechał prosto do rodzinnej Pragi. Jednak nawet nie pojawił się w swoim mieszkaniu. Jeszcze ubrany w wojskowy mundur, pojechał do Dieczin. To miasto znał bardzo dobrze.
Czuł się tam bezpiecznie i pewnie. Tym razem skorzystał z nocnego pociągu. Tak bardzo nie mógł doczekać się zaspokojenia tych swoich chorych żądz, że nie wytrzymał nawet do stacji docelowej. Zaatakował znacznie wcześniej. 25-letnia Iwona była pielęgniarką. Od razu wpadła mu w oko. Obserwował ją przez godzinę, a pociąg był niemal pusty, więc Hoyer nabrał jeszcze większej pewności siebie. W pewnym momencie kobieta wstała z miejsca, aby udać się do toalety. On poszedł za nią. W chwili, gdy Iwona zamykała za sobą drzwi do WC, Hoyer pchnął je i wskoczył do środka. Działał szybko, drapieżnie i bezlitośnie. Ofiara nie miała absolutnie żadnej szansy na jakąkolwiek obronę. Była kompletnie zaskoczona. Hoyer udusił ją i wykorzystał do tego jej własny szalik. Po zabójstwie próbował ją zgwałcić, ale nie dał rady. Wagon zbyt mocno się trząsł, a niewielka toaleta bardzo utrudniała ruchy. Musiała mu wystarczyć masturbacja nad wpół rozebranym ciałem kobiety. Po wszystkim wyszedł z toalety, ale nie chciał, żeby ciało zostało szybko odnalezione. Dlatego za pomocą noża, który miał przy sobie, przekręcił zamek w drzwiach w taki sposób, aby wyglądały jak zamknięte od środka. Na następnej stacji wysiadł z pociągu i wrócił do Pragi. O godzinie 8 rano ciało zamordowanej kobiety odkrył pracownik służby ochrony kolei. Dalszy ruch tego pociągu oczywiście wstrzymano, a na miejscu pojawili się milicjanci. Sprawę nagłośniły też czechosłowackie media. Śledczy liczyli na pomoc świadków. Ludzie, którzy podróżowali tym pociągiem, zostali poproszeni o informowanie milicji o wszystkim, co tylko mogło wydawać im się podejrzane. Już po tygodniu pojawiły się pierwsze tropy. Kilku podróżnych zeznało nam, że widziało w pociągu dziwnie zachowującego się żołnierza. Nie potrafili jednak podać jego szczegółowego rysopisu. Nie mieliśmy żadnego punktu zaczepienia, więc szybko porzuciliśmy ten wątek. Wkrótce pojawiło się kilku innych podejrzanych. Jednym z nich został daleki kuzyn zamordowanej, który podróżował tym samym pociągiem, ale w innym wagonie. Śledczy nie zdążyli przesłuchać mężczyzny. W dzień pogrzebu popełnił on samobójstwo. Ci sami świadkowie opowiedzieli detektywom, że konduktor z pociągu próbował poderwać Iwonę w trakcie podróży. Śledztwo wykazało, że mężczyzna ten często uwodził w pociągu samotne kobiety. Kolejowy Kasanowa, tak nazywali go koledzy z pracy, został wezwany na przesłuchanie. Nie pojawił się na nim. 3 dni przed wyznaczoną datą przesłuchania popełnił samobójstwo, rzucił się pod nadjeżdżający pociąg. W jego mieszkaniu odnaleziono wycinki z gazet na temat tego zabójstwa. Zgodnie uznano, że to on jest mordercą. Sprawa została zamknięta. Dziś wiadomo, że obaj podejrzani nie mieli nic wspólnego ze śmiercią 25-latki. Nigdy nie ustalono, dlaczego popełnili oni samobójstwo tuż przed swoim przesłuchaniem. Ten wątek tajemniczej samobójczej śmierci od razu skojarzył mi się z pewną sprawą z Bydgoszczy, kiedy to podejrzewany o zabójstwo prostytutki mężczyzna zażył trującą substancję i zmarł kilka godzin przed tym, gdy odnaleziono zmasakrowane ciało ofiary. To między innymi jedna z sytuacji, o której opowiadam w moim audioserialu True Crime, który w całości skupia się na kulisach jednej sprawy – rozpruwacza z Bydgoszczy. Serial powstał na podstawie akt sprawy. Usłyszysz w nim relacje świadków i sprawcy, które znalazłem w protokołach. Te wydarzenia skomentowali także eksperci, m.in. biegli sądowi. To ponad 5 godzin materiału, w którym odsłaniam kulisy śledztwa jednej z najbardziej krwawych spraw w historii Bydgoszczy i okolic. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie rozpruwacz.pl. Cały czas trwa oferta promocyjna, więc tylko teraz możesz zamówić audioserial taniej
a dodatkowo do audioserialu dodaję także blisko 100-stronnicowy przewodnik po sprawie, w którym znajdziesz mnóstwo dodatkowych materiałów ze śledztwa. Dobra, wracamy już do sprawy z Czechosłowacji. Po dokonaniu ataku Ladislav wrócił do swojej jednostki. Czytał gazety i wiedział, że nikt go o nic nie podejrzewał. To utrzymywało w nim przekonanie, że jest bezkarny. I podczas kolejnej przepustki w sierpniu 80 roku zaatakował ponownie. Tym razem w Koszycach, dokąd udał się ze swoim kolegą z wojska. Podczas imprezy w domu swojego kompana Hoyer strasznie się nudził. Nie lubił alkoholu, głośnej muzyki i kobiet, które chętnie proponowały seks dwóm młodym żołnierzom na przepustce. Kolega Ladislava chętnie skorzystał. Hoyer spanikował i wyszedł z domu. Złapał stopa i dotarł nad jezioro Ruzin, oddalone około 35 km od Koszyc. Tam, nad brzegiem wody, spotkał samotnie spacerującą kobietę. Zakradł się do niej od tyłu i zaatakował. Gdy ją dusił, doznał przedwczesnego wytrysku, co natychmiast osłabiło jego żądzę. Stracił zainteresowanie swoją ofiarą. Zwłoki obwiązał znalezionym na miejscu drutem, później obciążył je kamieniem i wrzucił do jeziora. Jej ciało zostało odkryte dopiero po 3 miesiącach. Było pozbawione głowy i obu dłoni. Dodatkowo znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. To uniemożliwiło identyfikację zwłok. Badania wykazały, że kobieta nigdy nie przeszła żadnej operacji ani nie miała poważnych urazów. Dlatego nie można było wykorzystać do identyfikacji dostępnej dokumentacji medycznej. Udało się jedynie ustalić, że kobieta była w wieku od 25 do 30 lat, ale jej tożsamość pozostała nieznana. Po zakończeniu służby wojskowej Hoyer wrócił do swojej dawnej pracy jako pomocnik szklarza. Miał wtedy 23 lata. Rozpaczliwie szukał dla siebie kobiety. Próbował skorzystać z ogłoszeń matrymonialnych, ale za każdym razem doznawał porażki. Kandydatki na potencjalną partnerkę zazwyczaj w ogóle nie pojawiały się na umówionych wcześniej spotkaniach. Te, które zdecydowały się jednak na przyjście, były rozczarowane jego chamskim i prostackim zachowaniem. Wystarczyła zaledwie krótka rozmowa z tym mężczyzną, aby dziewczyny w popłochu uciekły. Ladislav chciał zdobywać kobiety uległe, całkowicie mu oddane. Pragnął być panem życia i śmierci, nie okazującym litości swoim ofiarom. Tylko wtedy czuł się dowartościowany i spełniony. Pamiętając, ile satysfakcji przyniosły mu poprzednie polowania, postanowił zaatakować ponownie. 31 stycznia 81 roku pojawił się w Brnie. Od 5 rano błąkał się po mieście w poszukiwaniu wybranki idealnej. Obserwował i oceniał urodę napotkanych dziewcząt, ale żadna z nich nie trafiła w jego gust. Ta za wysoka, ta za niska, a inna z kolei za gruba. Późnym wieczorem, zniechęcony, postanowił wrócić do domu. Wysiadł z tramwaju przed dworcem kolejowym, aby złapać pociąg do Pragi. I wtedy kątem oka zauważył swój ideał. 18-letnia Iwanka, bo o nią chodzi, wracała właśnie z balu organizowanego przez miejscowe zoo. Hoyer z ukrycia obserwował, jak dziewczyna żegna się ze swoimi przyjaciółmi i rusza pieszo przez pobliski park. Poszedł za nią. Gdy zorientował się, że wokół nich nie ma absolutnie nikogo, zaatakował. Przewrócił ją na ziemię i próbował zaciągnąć w krzaki. Ale dziewczyna broniła się i krzyczała. Szybko udało mu się ją obezwładnić. Swoje dłonie zacisnął na jej szyi i trzymał przez kilka minut. Iwanka najpierw straciła przytomność, a chwilę później życie. Był jeszcze bardziej brutalny i sadystyczny niż podczas pierwszych ataków.
Po dokonaniu gwałtu wyjął z kieszeni spodni składany nóż. Zadał nim 11 ciosów w brzuch. I na tym nie poprzestał. Na koniec odciął kobiecie piersi i genitalia. Swoje zdobycze włożył do plastikowej torby i zabrał ze sobą. Nie wiem, u ciebie także pojawia się teraz skojarzenie ze sprawą z Poznania, z Edmundem Kolanowskim? Podobny sposób działania. Gdy Hoyer wrócił do domu, zawartość torby włożył do lodówki. Przez kilka kolejnych dni używał odciętych części ciała do zaspokajania swoich seksualnych potrzeb. Gdy odcięte fragmenty zaczęły się psuć, postanowił ugotować je w osolonej wodzie i zjeść. Jak sam mi przyznał, był w stanie przełknąć tylko kilka miękkich kawałków. Nie smakowało mu, bo skóra była zbyt twarda. Postanowił więc wyrzucić wszystko, razem z garnkiem, w którym to ugotował. Ta młoda ofiara, Iwanka, pochodziła z zamożnej rodziny greckich imigrantów, która miała rozległe kontakty wśród czechosłowackich artystów. Wiadomość o śmierci tej kobiety szybko rozniosła się po całym regionie. Śledczy robili więc wszystko, aby ustalić tożsamość mordercy. I to jak najszybciej. Stwierdzono, że cięcia nożem były tak precyzyjne, że tylko osoba operująca nim zawodowo byłaby w stanie spowodować takie obrażenia. Zabójcę szukano wśród miejscowych rzeźników, chirurgów, myśliwych, a nawet szewców. Szybko pojawił się główny podejrzany. Jednak wywodził się on ze środowiska zupełnie innego niż te, które wytypowali śledczy. Do zbrodni przyznał się pewien student z Jordanii. A uczynił to w swoim liście pożegnalnym, który napisał tuż przed nieudaną próbą samobójczą. Mężczyznę w cudowny sposób odratowano. Kilka dni później zeznał on detektywom, że skłamał. O morderstwie dowiedział się z prasy. Długo nad tym rozmyślał. W końcu doszedł do wniosku, że oskarżenie go o dokonanie zabójstwa będzie mniejszą ujmą na honorze jego rodziców niż fakt, że ten oblał egzaminy. Sprawa wciąż pozostawała więc nierozwiązana. Tymczasem ten sadystyczny morderca pozostawał na wolności. Nikt nie powiązał ze sobą tych wszystkich zbrodni, które dokonał. Nikt nie szukał seryjnego zabójcy. Nikt nie podejrzewał też Ladislava Hoyera. Kolejny raz praski sadysta zaatakował pół roku później. Pewnej sobotniej, lipcowej nocy Hoyer włóczył się ulicami swojego rodzinnego miasta. Na jednym z przystanków tramwajowych zauważył samotną młodą dziewczynę. Natychmiast przykuła jego uwagę. Siedziała na krawężniku i była pijana. Wracała właśnie z imprezy, kiedy poczuła się źle. Postanowiła usiąść i chwilę odpocząć. Na swoje nieszczęście usnęła. Wokół niej nie było żywej duszy. Wiedział już, że takiej okazji nie może przegapić. Jitka ocknęła się, gdy tylko poczuła, jak ktoś ciągnie ją w stronę miejsc jego parku. Zaczęła walczyć o życie, ale uderzona w głowę zemdlała. Ladislav rozebrał ją, a potem próbował zgwałcić. Nie udało mu się, ponieważ nie mógł osiągnąć erekcji. Był sfrustrowany, zaczął bić swoją ofiarę po twarzy. Dziewczyna wtedy nagle się ocknęła. Sparaliżowana strachem, nie była jednak w stanie nawet krzyknąć. Kiedy zaczęła płakać, Hoyer zmiękł. Usiadł obok niej i zaczął rozmawiać. Wypytywał o jej życie, o rodzinę, o zainteresowania. Poczęstował ją nawet papierosem. Nagle jego zachowanie zmieniło się diametralnie. Znów stał się wulgarny i agresywny. Zmusił dziewczynę do seksu oralnego. Bił ją przy tym tak mocno, że krew ciekła z jej nosa i ust. Następnie ponownie się uspokoił. Zapytał, czy mieszka z rodzicami i jak jej się żyje w Pradze. Po wypaleniu kolejnego papierosa, Hoyer znów stał się brutalny. Zaczął dusić dziewczynę aż do momentu, gdy straciła przytomność. Kiedy ją odzyskała, przystawił jej nóż do szyi i zmusił do masturbacji. To wszystko trwało blisko 3 godziny.
Poraniona i półprzytomna kobieta zachowała jednak resztki świadomości i próbowała walczyć o własne życie. Kiedy sadysta ponownie zaczął ją gwałcić, zaproponowała mu, aby razem udali się do jego domu, gdzie odda mu się całkowicie. Hoyer zgodził się bez wahania. Jak wyznał później policji, noc była chłodna i nieźle wówczas zmarzł. Pozwolił ubrać się swojej ofierze i wyszedł z nią z parku. Gdy tylko oboje pojawili się na oświetlonej ulicy, dziewczyna zaczęła krzyczeć. Wyrwała się z objęć Hoyera i zaczęła uciekać. Ten rzucił się w pogoń, dopadł ją i przewrócił na ziemię. W tym momencie z okna pobliskiego budynku krzyknął jakiś mężczyzna. Kazał napastnikowi zostawić dziewczynę w spokoju. Gdy przypadkowy obrońca zbiegł na dół, Hoyera oczywiście już nie było. Ofiara została zabrana do szpitala. Była w tak wielkim szoku, że niczego nie pamiętała. Jej zeznania nie pomogły w ustaleniu rysopisu sprawcy. Pomimo odniesionych ran oraz traumy, i tak miała wiele szczęścia. Była jedyną ofiarą, która przeżyła spotkanie z Hoyerem. Ladislav nie wyciągnął jednak wniosków z tego nieudanego ataku. W jego umyśle w ogóle nie istniało pojęcie ryzyka. 3 miesiące później z jego ręki zginęła kolejna, piąta już kobieta. Anna miała 51 lat. Została zgwałcona i uduszona własnymi rajstopami kilkaset metrów od bloku, w którym mieszkał Hoyer. W początkowym etapie śledztwa w sprawie zabójstwa Anny morderca znów miał szczęście. Po tygodniu na milicję zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że to właśnie on zabił 51-latkę. Przesłuchaliśmy go, ale już po 15 minutach wiedzieliśmy, że to nie był on. W czasie popełnienia zbrodni przebywał on w szpitalu psychiatrycznym, co było szczegółowo udokumentowane. Opuścił go dopiero następnego dnia. W jego zeznaniach było jednak coś, co nie dawało nam spokoju. Opowiedział dokładnie, czym została uduszona ofiara, a to wiedzieliśmy tylko my i morderca. Śledczy domyślali się, że tylko sprawca mógł mu przekazać taką wiedzę. Przycisnęli tego mężczyznę do muru i zasypali go gradem pytań. Skąd wiesz? Kto ci to powiedział? Kogo kojarzysz? Dopiero wtedy opowiedział o wszystkim, co usłyszał od kolegi, którego spotkał w pijalni piwa dzień po swoim zwolnieniu ze szpitala. Winę wziął na siebie, ponieważ chciał, żeby napisano o nim w gazetach. Bez wahania podał też jego imię, nazwisko i nawet zawód. Ladislav Hoyer, szklarz. 11 października prawdziwy sprawca został aresztowany w swoim zakładzie pracy. Po przewiezieniu na komisariat do niczego się nie przyznawał. Po kilku godzinach do pokoju przesłuchań wszedł nie kto inny jak inspektor Jiří Markovič. To najbardziej doświadczony śledczy w kraju. O tym panu również już wspominaliśmy na kryminatorium. Jestem ciekaw, czy skojarzysz, o jaką sprawę chodzi. Ladislav kojarzył tego śledczego z gazet. Poczuł się doceniony i dowartościowany. Przesłuchiwał go najlepszy czechosłowacki detektyw. Z dumą w głosie przyznał się więc do zabójstwa Anny. Jednak Markovič w trakcie rozmowy z Hoyerem domyślił się, że podejrzany może mieć na swoim sumieniu znacznie więcej niż mówi. Na pytania, czy zamordował inne kobiety, odpowiadał milczeniem i zawstydzeniem. Chował twarz w dłonie i czerwienił się. Śledczy z powodu braku jakichkolwiek dowodów potrzebowali jasnego przyznania się do winy. Wtedy słynny inspektor postanowił zmienić taktykę i zostać najlepszym przyjacielem Ladislava. Przez kolejne tygodnie mężczyźni spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Detektyw przynosił mu jedzenie, zabierał na spacery, opowiadał o swojej rodzinie. Stopniowo zdobywał zaufanie podejrzanego, aż w końcu, tuż przed Bożym Narodzeniem, Hoyer przekazał mu kartkę papieru. Napisał na niej, że zjadł kawałek jednej ze swoich ofiar. O innych zbrodniach nie chciał mówić wprost, ponieważ, jak twierdził, bardzo się ich wstydził.
krok po kroku przyznał się do 5 morderstw. Opisał je ze szczegółami, które mógł znać tylko zabójca. Podczas wizji lokalnych inspektor wciąż grał rolę przyjaciela. Obaj mężczyźni często żartowali. Gdy prasa opublikowała zdjęcia, na których morderca śpi na ramieniu detektywa w samochodzie podczas powrotu z wizji lokalnej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wybuchł skandal. Markowicz został więc wezwany na dywanik. Dopiero tłumaczenie, że w ten sposób próbuje właśnie wyciągnąć od podejrzanego jak najwięcej szczegółów, złagodziło całą sytuację. Próbki krwi i nasienia znalezione na miejscu zbrodni opisywanych przez Hojera potwierdziły, że to on jest seryjnym mordercą. Podejrzewano, że mógł odpowiadać jeszcze za 2 inne niewyjaśnione zbrodnie, do których się nie przyznał. Nie było jednak na to żadnych dowodów. Ostatecznie postanowiono zrezygnować z umieszczenia ich w akcie oskarżenia. Gdy pierwsze szczegóły bestialskich zbrodni zaczęły być opisywane przez prasę, ludzie byli wzburzeni. Domagali się głowy mordercy. Podczas przeprowadzanych wizji lokalnych, Hojer musiał być specjalnie pilnowany, aby zbierający się w pobliżu tłum nie zlinczował go. Ochroniarze udaremnili kilka takich prób. Po każdej podobnej sytuacji Ladislav z rozbrajającą szczerością pytał milicjantów, dlaczego ci wszyscy ludzie tak bardzo go nienawidzą, po czym zaczynał się głośno śmiać. Nie dosyć, że bezwzględny i przerażający, to jeszcze tak bezczelny. Podczas demonstrowania swoich ataków wczuwał się tak bardzo w rolę, że czasami naprawdę próbował dusić kobiety, które odgrywały rolę jego ofiar. Wkrótce, aby zapobiec tragedii, zdecydowano się na zastąpienie żywych kobiet manekinami. Badania psychiatryczne wykazały, że iloraz inteligencji tego przestępcy wynosił zaledwie 88, a więc znacznie poniżej średniej. Nie wystarczyło to jednak, aby uznać go za niezdolnego do udziału w procesie. Jego rzekoma choroba została całkowicie wykluczona przez badających go ekspertów. W chwili morderstw był przy zdrowych zmysłach. Doskonale zdawał sobie sprawę, że może go za to spotkać tylko jedna kara – śmierć. Według psychiatrów sprawca był prymitywną osobowością psychopatyczną, cechującą się emocjonalnym otępieniem. Amoralny, aspołeczny, z cechami schizoidalnymi, bez jakiegokolwiek szacunku dla ludzkiego życia. Raport psychiatryczny nie pozostawiał żadnych złudzeń. Mógł ponieść wszystkie konsekwencje swoich przerażających czynów. Nie zidentyfikowano u niego żadnego zaburzenia psychicznego. Nie nadaje się do leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jakakolwiek forma resocjalizacji jest niemożliwa, nawet przy karze długoterminowej. Tak jak przeczuwał prowadzący to śledztwo inspektor, praski sadysta został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i został skazany, oczywiście, na karę śmierci przez powieszenie. On sam nie do końca zdawał sobie sprawę, że zostanie stracony. Dopiero gdy nadszedł już ten dzień egzekucji, spanikował. Kiedy 7 sierpnia 1986 roku w praskim więzieniu przyprowadzono go pod szubienicę, Ladislav najpierw zaczął błagać o litość. Płakał, próbował okazać skruchę. Miał nadzieję, że jest jeszcze w stanie cokolwiek zrobić. Ale gdy to nie zadziałało, postanowił walczyć o własne życie wszelkimi sposobami. Stał się agresywny. Zaczął krzyczeć i odgrażać wszystkim zebranym dookoła. Kat próbował go uspokoić. Ten jednak szamotał się tak gwałtownie, że złamał mu palec. Został doprowadzony na szubienicę siłą i trzymany przez kilku pomocników tak długo, aż Kat, pomimo tej kontuzji, pomimo złamanego palca, pociągnął za dźwignię, która zwolniła zapadnie. Ostatecznie Ladislav Hojer pożegnał się z życiem w sposób wyjątkowo żałosny i haniebny, nawet jak na seryjnego, sadystycznego zabójcę.
Już po śmierci mordercy, przełożeni Markowicza zaatakowali go. Ich głównym zarzutem był fakt, że kilka godzin przed egzekucją detektyw doznał zawału serca i wylądował w szpitalu. Szybko pojawiły się plotki, że zawał to oczywisty wynik stresu, który był związany ze zbliżającym się straceniem morderczego przyjaciela inspektora. Markowicz, który miał już wówczas opinię najlepszego detektywa w kraju, postanowił bronić swojego dobrego imienia. Jego asem w rękawie był niewątpliwie jeden z największych ostatnich sukcesów detektywa. Rok wcześniej schwytał on niebezpiecznego Jerzego Strakę, czyli spartakiadowego mordercy. I to uczyniło Markowicza osobą znaną i powszechnie szanowaną w całej Czechosłowacji. Tak, to właśnie o tę sprawę chodziło mi kilka minut temu. To tę historię przedstawiałem już w kryminatorium. Ostatecznie dano już spokój inspektorowi i temat zbyt mocnego przywiązania do seryjnego mordercy ucichł. Obecnie Ladislav Hoyer jest we własnym kraju nieco zapomnianym seryjnym zabójcą. Informacje na jego temat ograniczają się głównie do krótkich artykułów prasowych. Znacznie więcej uwagi w Czechach poświęca się takim zbrodniarzom jak choćby Václav Mrázek, o którym opowiadałem w zeszłym tygodniu, lub Jiří Straka, o którym też opowiadałem, ale kilka miesięcy temu. Jednak jak podkreślił emerytowany inspektor Jiří Markowicz w rozmowie z autorem jego biografii, bez wątpienia Hoyer był jednym z najniebezpieczniejszych i najbrutalniejszych morderców w powojennej historii Czechosłowacji. Zdaniem detektywa, gdyby tylko morderca potrafił utrzymać swój język za zębami i nie zwierzył się temu choremu psychicznie koledze, to być może nawet nigdy nie zostałby schwytany. I najprawdopodobniej z jego ręki zginęłoby więcej kobiet, miałby więcej śmiertelnych ofiar na koncie. Ode mnie tyle na dziś. Mam nadzieję, że historia z Czechosłowacji Cię zainteresowała, bo według mnie sprawa jest bardzo, bardzo ciekawa. Za tydzień trochę odetchniemy od tych morderczych tematów i opowiemy sobie o niewyjaśnionej, o tajemniczej sprawie kryminalnej. Tymczasem odsyłam Cię jeszcze na stronę mojego audioserialu. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowałem. rozpruwacz.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje. Do usłyszenia, jak zawsze, za tydzień w poniedziałek. Odcinek powstał na podstawie książek Petra Szamala oraz Jaromira Slusznego. Wykorzystano także artykuły prasowe opublikowane w czeskich dziennikach Idnes i Blesk oraz w czeskim magazynie Lifey.